Dramat dla dzieci poprzez ćwiczenia aktorskie rozwija w dzieciach pewność siebie. O twórcach i właściwie wykonawcach tej dramy tutaj w Polsce porozmawiam z Piotrem Jończykiem, animatorem dramy, a także Tomaszem Marciniakiem, właścicielem Act and Play. Dzień dobry. Drodzy panowie, skąd pomysł na otwarcie szkoły aktorskiej dla dzieci? No, pomysł przyjechał w zasadzie z Londynu ze mną tak naprawdę, z moich studiów aktorskich, na których tam byłem. Bo powiedzmy, że jesteś zawodowym aktorem. Tak, skończyłeś Akademię Teatralną w Warszawie. Tak. I to ci nie wystarczyło, pojechałeś do Londynu. Tak, zgadza się. Słyszałem, że tam uczą w trochę inny sposób i chciałem to sprawdzić. I rzeczywiście było bardzo interesująco i fajnie na tych studiach. Natomiast przy okazji jakby tak zobaczyłem zupełnie inny sposób też pracy z młodym człowiekiem. I poznałem kilka właśnie takich technik, które pomyślałem, że bardzo fajnie mogłyby sprawdzić się tutaj u nas w pracy z dziećmi. Dużo jest tego typu inicjatyw za granicą rzeczywiście, ale w Polsce jak przyjechałem, to nie było niczego i pomyślałem, że jest to fajny sposób, żeby coś tutaj. No ale czym się różni drama od kółka teatralnego? Bo no, takich kółek właściwie jest bardzo dużo, można powiedzieć, w każdej szkole. No to może... To jest coś takiego, że kółko teatralne ma na celu stworzyć spektakl atrakcyjny dla widza. Tak. Więc gdzieś tam zawsze jest taki element tego, że to musi być wyreżyserowane i w związku z tym dzieci też jakby myślą o tym, że musi stanąć tutaj w tym miejscu, nauczyć się tekstu na pamięć. Mhm. I trochę to jest stresujące. I to jest taka praca bardzo artystyczna, ale jednocześnie trochę odtwórcza. Mhm. A u nas założenie jest takie, żeby wszystko tworzyć na bieżąco, na zajęciach, żeby te zajęcia nie polegały tylko na graniu, ale też na kreowaniu na bieżąco i byciu spontanicznym tak naprawdę w tym, co się proponuje. Piotrze, ty musiałeś uczyć się sam tych technik najpierw, tak? To znaczy Tomasz mnie tego nauczył. Tomasz sobie to zaimportował z Londynu, przekazał mi tę wiedzę. Potem gdzieś się udoskonaliłem przez własne doświadczenia teatralne i improwizacyjne. Natomiast te techniki są bardzo ważne. Bardzo ważne, no, ponieważ na tym się wszystko opiera, prawda? Ale co to za technika? Powiedzcie więcej na ten temat. To jest technika improwizacji. Mhm. Tak, my łączymy dramę i improwizację aktorską. I tam założenie tak naprawdę najważniejsze jest takie, że my jako ludzie, też dorośli ludzie, strasznie się oceniamy na co dzień. Gdzieś tam się bardzo blokujemy, czy wypadniemy dobrze, czy będziemy interesujący. To sąsiadka, powiedzmy, ciocia, wujek. Dokładnie. Tak, absolutnie. Koleżanka i kolega. No i dzieci też strasznie. Są takie właśnie przypadki, często słyszymy od rodziców, że na przykład nauczycielka zadaje pytanie w klasie na temat lekcji i dziecko zna odpowiedź, ale boi się podnieść rękę do góry, bo wstydzi się po prostu mówić przed innymi. Wstydzi się tembru swojego głosu na przykład, nie? Też to się zdarza oczywiście. Albo, że ta odpowiedź będzie jednak zła, której ona udzieli, a przecież nie ma w tym nic złego. Tak. A my uczymy te dzieciaki tego, żeby się po prostu nie oceniały, żeby działały bardzo spontanicznie, odważnie i że nie ma w tym nic złego, jeśli pomylą się i po prostu czasem coś nie wyjdzie. Ale czy to jak gdyby te zajęcia służą temu, żeby dzieci uzewnętrzniały swoje emocje? No na pewno, ponieważ nawiążę do tego, co mówił Tomek, że wychodzimy z tego założenia, że każdy pomysł jest dobry. Każdy pomysł w pracy z dziećmi, nie? Które dzieci nam przedstawiają, jest dobry. Wtedy dzieciaki rzeczywiście mają coraz większy kontakt ze swoimi emocjami, nie boją się tych swoich prawdziwych emocji i mogą je uzewnętrzniać nie tylko w jakimś najbliższym gronie, ale przed taką małą publicznością naszej grupy. A grupa jak jest liczna? Teraz widzimy zdjęcia na monitorze z zajęć. Nie jest to liczna grupa. Nie, 10, 15 dzieciaków. Między 8 a 15 dzieci. Aha, tak, jest ograniczenie do 15. No te grupy też nie mogą być za małe, bo często zauważyliśmy, jest tak, że im mniejsza jest grupa, nie ma energii. Tym bardziej się wstydzą. Tak, dzieci się po prostu nawzajem się obserwują, a kiedy jest ich więcej, to gdzieś tam czują, że są częścią większej całości i są bardziej swobodne w pracy. I na czym to polega? Dajecie zadania dzieciom do wykonania? To znaczy na każdych zajęciach proponujemy dzieciakom inny świat, inny temat, który wspólnie z dziećmi tworzymy. Szukamy charakterystyk tych postaci, prawda, które wprowadzamy. Na przykład są to księżniczki i złodzieje. Są szaleni policjanci. Ja wiedziałam, że muszą być policjanci. Musi być coś dla chłopców i dla dziewczyn, oczywiście. Tak, musi być porówno. Ale wchodzimy z dziećmi w ten świat.
nam zależy na tym, żeby dzieciaki połknęły bakcyla. Taki haczyk, nie? Bawimy się, jest fajnie, pan trochę świruje, trochę gra tutaj takiego właśnie albo rycerza, albo księżniczkę. Dzieci to strasznie rozśmierza. One są w niesamowitej zabawie i kiedy one już jakby złapią ten taki lot tej zabawy, my tam wkładamy nasze ćwiczenia, które im pomagają w tym, żeby się otwierały. Czyli gdyby przy okazji tak, zabawy... Progowo, tak. Dzieci nie mogą się nauczyć niczego. Tak, po prostu z racji że trzeba się czegoś nauczyć. To musi być przy okazji, to musi być przez zabawę. I gdzieś tam fajne u nas jest to, że właśnie dzieciaki tak naprawdę myślą, że się świetnie bawią. Nie, one nawet... się świetnie bawią. Tak, nie, oczywiście, że tak. Natomiast po prostu chodzi o to, że one nawet nie wiedzą, że czegoś się uczą i że coś się w nich zmienia. A wy widzicie, jak dzieci się otwierają po jakimś okresie uczestniczenia w zajęciach? Tak, jakie oczywiście. Są zmiany w dzieciach? Niesamowite. To jest niesamowite. Tak? No zmiany są, niektóre są bardzo spektakularne, niektóre są też bardzo szybkie, niektóre potrzebują trochę więcej czasu, niektóre dzieci. Ja powiem może jedną historię. No jasno, oczywiście. Prowadziłem kiedyś taką grupę pierwszoklasistów. Fajna, duża grupa. Był jeden chłopiec, który miał problemy z mówieniem. Dosyć dłużej. Jąkał się. Ja myślałem, że on jest nieśmiały też, nie? Popracowaliśmy ponad rok i pamiętam, że jego tata przyszedł na zajęcia pokazowe i po tych zajęciach pokazowych jego ojciec, taki wielki chłop, 2 metry na 2, no może trochę przesadzam, ale mam do tego tendencję. Duży facet rozpłakał się, po prostu rozpłakał się, powiedział, proszę pana, mój syn miał niedotlenienie przy porodzie i miał te problemy właśnie z wypowiadaniem się, ze składaniem myśli. Był taki troszkę z tyłu przy rówieśnikach. I on nagle, on powiedział tak, ten ojciec, nie? Myślę, że pod wpływem tych zajęć zyskał dużo wiary w siebie, zaczął płynniej mówić, zaczął częściej bawić się z rówieśnikami i mało tego, on teraz organizuje zabawy. I powiedział, ja rezygnuję, proszę pana, z karate, tato rezygnuje z karate, rezygnuję z muzyki i będę chodził na dramę. I przyszły aktor. I przyszły aktor, rośnie. Mam nadzieję. Być może właśnie, ale też jakby nie jest to najważniejsze, tak, bo nie tam fajnie jest to w tych zajęciach, że one są dla wszystkich dzieci, które chcą przychodzić, bo tam kółko teatralne, to, o którym mówiłaś, jest tylko dla tych, którzy chcą występować, którzy myślą o tym, żeby kiedyś wejść na scenę, a nasze zajęcia są dla wszystkich, którzy po prostu chcą się dobrze bawić i chcą też właśnie stać się bardziej troszkę odważni, troszkę bardziej pewni siebie na co dzień. Ale kończy się to też takim wystąpieniem publicznym, tak? Czy niekoniecznie? Zapraszamy dziecku rodziców, nie ma ochoty, zapraszamy to... rodziców 2 razy do roku na takie zajęcia, ale to jest troszkę, jestem taki zdejmujemy mały, jest taki haczyk, tak, dlatego że tak, pierwsze co staramy się zrobić, to pokazać dzieciom i rodzicom, że to są normalne zajęcia, że właśnie tu nie ma występu, że nie ma się czym stresować. Natomiast robimy też to, że zapraszamy rodziców troszkę tak z cichacza do udziału w zajęciach i jest coś takiego fajnego, że nagle rodzice są gośćmi na tych zajęciach, a dzieci wiedzą lepiej, co my będziemy robić i uczą rodziców tak naprawdę razem z nami. Rodzice są troszkę zdarzeni, przerażeni na początku, a dzieci tak. Fajna jest ta zmiana rodziców, bo oni przychodzą, przyjdźmy zobaczyć nasze dziecko, jak odegra jakąś scenkę, odegra jakąś rulkę, no popatrzymy sobie tutaj, prawda, bezpiecznie ono będzie grało. Bezpiecznie posiedzimy, tak. To jest takie proste, ja dzieci tam daję wskazówkę historię. Czasami w mailach, że proszę państwa, też będziecie coś robić. I połowa nie przychodzi. Ale jak oni się biorą do tej roboty, to oni patrzą, jak te dzieci naprawdę wykonują trudną rzecz. Ta improwizacja nie jest łatwa. I ci rodzice często są tak zamknięci w sobie, żeby zrobią jakieś 2-3 ruchy, jedną minę, a dzieci po prostu tam szaleją, wulkan energii i doceniają tę pracę dzieci, inaczej na to patrzą. Czy taka drama nie przydałaby się również dorosłym, bo rzeczywiście tak jest, że mówi się, że rodzi się mnóstwo młodych Mozartów, a potem są podcinane te skrzydła i absolutnie. Człowiek jest zablokowany. Tak, natomiast jakby to bardziej chodzi o też te założenia improwizacji aktorskiej i są takie zajęcia dla dorosłych absolutnie w Warszawie, jest ich całkiem sporo i coraz więcej, bo to staje się coraz bardziej modne. Teatr impro. Tak, absolutnie. No my gdzieś tam byliśmy, bo my zaczęliśmy w 2010 roku te zajęcia, gdzieś tam byliśmy pierwszymi, którzy przywieźli to tak naprawdę do dzieciaków. Powiedz pokrótce, jaka jest różnica w edukacji teatralnej w Polsce i w Londynie? Główna polega na tym, że w Londynie jest bardzo duży nacisk kładziony na takie techniki aktorskie i na naukę tych technik. Czyli jakie techniki? Bo u nas też... Rozmaite. Znaczy, na przykład jest Stanisławski, którym pracujemy też tutaj. Natomiast u nas w Polsce jest to chyba bardziej tak, że my gdzieś tam
musimy za tymi założeniami podążać w szkole. Mhm. Natomiast dochodzi się do tego w Polsce poprzez po prostu robienie spektakli poprzez i taką pracę. Tak. Taki, mhm. Jesteśmy takimi czeladnikami tak naprawdę, którzy praktykują zawód. Tam jest trochę tak, że to jest bardziej szkolny system. Te techniki są bardzo szczegółowo przekazywane studentom i tam dużo czasu poświęcane jest na to, żeby te techniki po prostu ćwiczyć i zgłębiać. Zanim w ogóle pierwszy spektakl się pokaże, to mija półtora roku. Takiej żmudnej pracy. Najpierw się pracy. Czegoś nauczyć. Tak. To jest chyba a nie ratuj się, kto może po paru miesiącach. Czasami tak było u nas, to prawda. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Może kiedyś uda nam się z kamerą was odwiedzić i wasze zajęcia. Tak, wspaniale, byłoby świetnie. Dziękuję i do miłego zobaczenia, mam nadzieję. Do zobaczenia. A państwa zapraszam również w świat show biznesu. Emilia Powłocka będzie rozmawiała z kontrowersyjnym człowiekiem, jakim i był, jest i zobaczymy, pewnie będzie Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, cztery żony, czworo dzieci i czerwone włosy, które zna cała Polska. Zapraszam.